Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu Naszej Credit Union. Dzisiejszy program rozpoczniemy smutną niestety informacją. W czwartek 7 lutego zmarł były premier Jan Olszewski, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Miał 88 lat. Jan Olszewski to wybitna postać. Odszedł Jan Olszewski, adwokat obrońca opozycji w czasach PRL, premier pierwszego prawdziwie niekomunistycznego polskiego rządu. Z pewnością można go nazwać premierem wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej. Do ostatniego tchnienia służył Polsce, cześć jego pamięci. Napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda i do końca pozostał tej Polsce wierny. Zawsze dążył pan premier Olszewski do tego, żeby Polska była sprawniej zarządzana, uczciwiej rządzona, żeby unikać tych patologii, które nieprawidłowości, które były tak często niestety obecne w życiu w czasach III Rzeczpospolitej. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Jan Olszewski był żołnierzem Szarych Szeregów, powstańcem warszawskim, działaczem opozycji antykomunistycznej, obrońcą opozycjonistów w czasach PRL, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników i Solidarności. W wolnej, niepodległej Polsce będzie znakiem rozpoznawczym w drodze naszej ku prawdziwej demokracji i prawdziwej niepodległości. Podkreśla historyk profesor Jan Żaryn. W 1992 roku Jan Olszewski stanął na czele pierwszego autentycznie niekomunistycznego rządu. Ten plan wybicia się ku niepodległości Polski realizował, jak wiemy, ze skutkiem, który przerwała noc 4 czerwca 1992 roku. Wspomniana przez posła Żaryna noc przeszła do historii jako tak zwana nocna zmiana. Bezpośrednią przyczyną odwołania rządu stała się sprawa lustracji przeprowadzona przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Ta jego myśl pana premiera Olszewskiego, żeby budować Polskę niepodległą, Polskę wolną, Polskę zrywającą wyraźnie z komunistyczną spuścizną. To zostało odrzucone. Odrzucone zostało u zarania III Rzeczpospolitej. Przypomina prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Opinia publiczna miała poznać wtedy, kto z wysokich urzędników państwowych był współpracownikiem komunistycznych służb. Na tej liście współpracowników był m.in. Lech Wałęsa. Uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu. To wystąpienie premiera Olszewskiego przeszło do historii. Że w grze jest coś więcej. Że w grze jest pewien obraz Polski. Jaka ona ma być? Może inaczej. Czyja ona ma być? To jest kluczowe zdanie z tego właśnie przemówienia, bo mówił, że to się właśnie rozgrywa, to się właśnie decyduje i ciągle jeszcze się decyduje. Kluczowe, jak mówi Antoni Macierewicz, jest także ostatnie zdanie, jakie Jan Olszewski wypowiedział tuż przed śmiercią. Nie jestem w obowiązku, aby się poddawać. A to bardzo dobrze definiuje jego stosunek, nie tylko osobistą postawę człowieka bardzo odważnego, ale także człowieka odpowiedzialnego za losy kraju, który nie może się poddać, który musi wszystkie siły skupiać, żeby niepodległość odbudować i utrzymać. Dla działaczy opozycji antykomunistycznej Jan Olszewski to ikona polskiego życia politycznego. To był polityk dużej klasy, a przede wszystkim z jego premierostwa wynikała troska o byt państwa polskiego, o jego niepodległość i o wolność. I jego działania szły w tym kierunku, aby ukrócić afery, które wówczas szalały. Jan Olszewski był także pełnomocnikiem rodziny błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego morderców z SB, mówi brat księdza Jerzego Stanisław Popiełuszko. Dobre wspomnienia są o nim. I oby takich więcej było ludzi jak on. Uczciwych, sprawiedliwych i odważnych. A to, że tak było, dobitnie oddają słowa premiera Olszewskiego wypowiedziane tuż przed odwołaniem jego rządu. Że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy,
będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam, państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego odbyły się dziś na Wojskowym Cmentarzu na Warszawskich Powązkach. Dziś kończy się trwająca od czwartku ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę żałoba narodowa.